Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z kolejnym kandydatem na prezydenta Polski. Dzisiejszy program poprowadzą dla Państwa Michał Nieckarz i Agnieszka Budner. Naszym gościem jest Mirosław Piotrowski, który przyjechał do naszego studia osobiście. Sprawdźmy zatem, jakie poglądy prezentuje ten kandydat. Zapraszamy Państwa na wywiad. Jestem prezesem partii Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi. Przez 15 lat zasiadałem w Parlamencie Europejskim. Wybierany byłem trzykrotnie z Lubelszczyzny. Jak pan godzi życie polityczne właśnie z życiem rodzinnym? Czy to się udaje? Mam żonę i czwórkę dzieci. 15 lat byłem w Parlamencie Europejskim. Jak pan redaktor zaznaczył, jestem profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam kieruję Katedrą Historii Najnowszej. Jakie są pana obietnice wyborcze? Od razu mówię, jeśli zostanę wybrany prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy mój krok to inicjatywa ustawodawcza dotycząca ochrony życia poczętego. To jest do załatwienia. Zaraz może nawet powiedzieć w jaki sposób. Natomiast następne wyjście z propozycją obniżenia podatków. Punktów tych jest 12, nie wiem czy teraz tu ich wymieniać. Ostatnim punktem jest szlifowanie takiego diamentu czy brylantu, jaki jest Polonia bądź Polacy mieszkający za granicą, myślę tu o Litwie i tych krajach, co jest natychmiast do naprawienia, bo nie wiem czy Państwo wiecie, że rząd polski jest łaskaw ścigać. Prokuratura polska ściga prezesa Związku Polaków na Litwie, pana Michała Mackiewicza. Nie może tu do nas przyjść do studia, bo był aresztowany i kryje się za immunitetem posła litewskiego. No jest to sprawa po prostu kuriozalna. Polacy na całym świecie skarżą się, przedstawiciele tej Polonii, z którym mam kontakt. To są te trzy punkty, czyli ochrona życia i obniżenie podatków, i następne obniżenie podatków, i następne obniżenie podatków.